Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym Alanie Wake'u dwójeczce. Mam dobrą wiadomość dla każdego, kto narzekał, zebrałem się w sobie i wróciłem na normalny poziom trudności. Zobaczymy, jak to się dla mnie skończy, zobaczymy, jak moja psycha będzie to wytrzymywała, aczkolwiek... Kurde! Jako, że jeszcze przed 30 sekundą jesteśmy. Bez przesady, okej? Wiele gier grałem, większość odpalam na normalu. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem zmuszony do grania na niższym poziomie trudności. Dlatego nie będę robił z siebie pizdy i lecimy przed siebie. Jak mnie przytłoczył, jak trzeba będzie bić. O Jezus Maria, naprawdę, kocie, teraz chcesz stąd wyjść? No dobra, no to pauziren. Dobra, lecimy dalej. Może kot chciał mnie powstrzymać po prostu przed dalszym ciągiem gadania o rzeczach, które nikogo nie interesują, jak poziom trudności. Chociaż w sumie narzekaliście, pisaliście, więc się na ten temat odzywamy. Dobra, lecimy przed siebie. Mam nadzieję, że jestem wystarczająco wyposażony na moją przygodę na szlaku. Mamy tutaj naszych fińskich przyjaciół. Sami zresztą uświadomiliście mi jedną rzecz, o której trochę zapomniałem, że Remedy to jest fińskie studio. Dlatego też nie ma się co dziwić. Nie ma się co dziwić, że oni tyle tutaj swojej jakby fińskiej kultury przeszmuglować zawsze chcą. Oczywiście, oczywiście, że ten jeden pieprzony most jest zawalony, więc muszę przejść tym wszystkim, włącznie z wieżą radiową. Fantastycznie. Już chyba, szczerze mówiąc, wolałbym wskoczyć do tej wody i spróbować swojego szczęścia w przepłynięciu tego. Czy ta woda to jest w ogóle miejsce, które mogę zeksplorować? Nie, nie wydaje mi się. Mamy tutaj tymi kropkami pokazane, co mogę, a czego nie mogę. No dobra, lecimy w takim razie. Skrzyneczka z zapasami pewnie się przyda. Pusta, dobra. Chyba zbyt bogaty trochę w te zapasy w tej chwili jestem, żeby gra mi tutaj tak była na tyle miła i mi cokolwiek udostępniała. Włazimy na razie na górę, aczkolwiek... Czy to jest ta ścieżka? Tak, dobra. Jak to, co to było? O Jezus Maria, oczywiście. Jak Saga sama wyjmuje pistolet, to możecie być pewni, że będzie się działo coś dzikiego. Co na mnie wyskoczy... Okej. Tak, nie ma dzisiaj w ogóle jeszcze licznika pulsku. Pulsku. Obiecuję, że... Co jest? Dlaczego nagle ciemność mnie pochłonęła? Co mam pod... Fuck! What the fuck? Topór we mnie poleciał. What in the Resident Evil fuck is this? FBI, show yourself! Co to za nowy rodzaj koszmaru w tej chwili przede mną się tutaj ujawnia? Halo, znajdę tutaj coś? Nie! Może raczej będę kierował swój wzrok w miejsce, w którym, kurwa, może się śmierć znajdować. Czy on jest w ogóle w ciemności? Wydaje mi się, że nie. Powinienem był strzelić? Nie mam pojęcia. Dobra, chodźmy przed siebie. Saga cały czas czujna. Jebany we mnie będzie toporami rzucał. Dosłownie jak w Rezydencie 4. Pamiętam to dobrze do tej pory. Topory, które się zestrzelić dało. Czemu ja nie mam latarki w ogóle? Halo? Co ja odpierdalam? Dlaczego ja łażę w ciemnościach? O! Ło! Dobra, Jezus Maria, jebaniutkie, do jakich uników mnie tutaj zmusza. O! Zduplikował się! Nie umiem strzelać, chociaż jestem na myszce. O! Co jest? Kompletnie, kurwa, zniknął! Ty chuju, Bobrze! Dobra, o! Ten załatwiony, ale kolejny we mnie rzuca? Dobra, o! On we mnie rzuca, czy on już jest odciemniony? Czy ich jest dwóch, czy jest jeden? O! Ło! O kurwa, jaki jestem obsrany! O! Dobra, teraz się tam przeniósł. Dobra, latara? Nie, on już jest załatwiony latarkowo. O! Jezus Maria, dobra, nie była to super wymagająca walka, ale kurwa! Naprawdę teraz będę musiał jeszcze radzić sobie z nowym rodzajem przeciwnika? Super szybki na kurwia toporami? No, naprawdę nie prosiłem o takie urozmaicenie mojej rozgrywki, ale ewidentnie ma wyjebane na to, co ja chcę, a czego nie chcę. Dobra, jak ja tutaj mogę się poruszać? Bo ja widzę duży, otwarty teren. Chodźmy zatem w tym kierunku, nie wiem, do czego mnie to doprowadzi, ale widzę tutaj butelki, nie butelki. To jest po prostu to przejście, tylko że od góry zamiast od dołu. Wiecie co, no eksplorując te miejsca, znajduję takie ciekawostki, co my tutaj mamy. Rymowanka i zagadka, co? Mamy kolejną figurkę. Lalka Łoś. Kolejna lalka. Jezus Maria, ile laleczek tutaj zbieram? Stacja numer jeden, co? No dobra, spróbujmy rozwiązać. Nie będzie to bez profitu, co? Łagodna bestia nosząca piękną koronę biegnie przez las. Jej oblicze jest strapione. Martwią myśliwy między drzewami czmycha, bo jeszcze nie chce tak po prostu zdychać. Dobra, widziałem, że mam tam jakiegoś jelenia. Co to w ogóle jest to? Przepraszam. Co to? Pierścionek i naszyjnik? Wygląda jak pierścionek i naszyjnik. Noszący piękną koronę biegnie przez las. Koronę tutaj nie widzę. Znaczy korona to będzie pewnie... Wydawało mi się, że znalazłem tam jelenia albo łosia. Więc to będzie raczej to oblicze strapione biegnie przez las. No dobra, to tutaj mogę... Kurwa, który będzie miał piękniejszą koronę? Jeleń w takim razie? Lalka ze spinacza przedstawiająca łosia i jelenia. Dobra, spróbujmy jelenia dać.
Jak to doesn't make sense? Co ty pierdolisz? To łosie są łagodne? Okej. O chuj. Dobra, co się teraz wydarzyło? Bo coś się przetransformowało na pewno. Gdzieś tutaj jakaś notatka? Coś się wydarzyło? Już zrobiłem, a nie miałem jeszcze tutaj gdzieś myśliwego jakiegoś dołożyć? Co to w ogóle jest? Wygląda jak kawałek kości z wystającym nerwem w środku. Chociaż w kościach nie ma nerwów. Dobra, przepraszam, co się tutaj teraz przetransformowało? Daliście mi poradę, żebym za każdym razem obserwował, gdzie być może jakaś tam mroczna materia się znalazła. I da, i faktycznie mamy ją tutaj. No dobra, idziemy przed siebie w takim razie. Czy ja nie powinienem sobie jakichś małych medów wziąć? Może sobie dziabnę, czemu nie? I tak uleczą mi... Holy fucking shit, uleczą mi małą porcję tego życia. Będę przynajmniej zużywał to, co mam przy sobie. Saga naprawdę z tego wszystkiego wyjdzie mocno poszkodowana pod kątem farmakologicznym. Ale dobra, dostaliśmy kolejny talizmanik, co? Zajebiście rymowanka zrobiona. Ile ja tych talizmanów będę tutaj znajdował? Mam wrażenie, że w cholerę. Normalnie builda zbudujemy. Dobra, lalka łoś zrobiona. Nie, to nie to. Ja chcę ekwipunek. Co robi ten Charms? Ratuje przed śmiercią, ale rozpada się po użyciu. Okej, dostaliśmy kubek. Już drugi w naszej kolekcji. Tutaj części oszałamiają i zwiększa maksymalne zdrowie. Dobra, saga. Wyekwipowaliśmy się tutaj całkiem przyjemnie. Lecimy przed siebie, ale często z tymi rymowankami była związana jeszcze jedna rzecz. Znaczy często, przepraszam. Chyba raz. Obecność przeciwnika, który oczywiście chce mi życie rozjebać, jak tylko ją rozwiążę. Dobra, mogę iść ścieżką z prawej strony. Bełty do kuszy? Przepraszam, kurwa, bełty do kuszy? Ja nie mam nawet kuszy, ale chętnie zdobędę bełty do kuszy, jeżeli mam taką możliwość. Ale kompletnie ich tu nie zobaczyłem, ominąłem je jakoś. Ale gdzie będą? Dalej jakoś przy tym kamieniu? Czy... tutaj jakieś skrzynki? Nie, też nie to? Wbite w coś będą te bełty do kuszy? Halo, nie mam zielonego pojęcia, gdzie one się niby znajdują. Mapo? No dosłownie zaraz przede mną ile... A tutaj, kurwa, tu przy ziemi? Nie, mogę je podnieść? Nie mam zielonego pojęcia, co ja mogę z nimi zrobić. Jeśli cokolwiek. Nie leżą tutaj, nie leżą przestrzelone, nie mogę wyrywać z drzewa. Ktoś sobie tutaj chyba trenował. Nie wiem, może dopiero jak kuszę zdobędę, to mi pozwoli. Nieważne, lecimy przed siebie. Już ostatni odcinek był wystarczająco przegadany i eksploracyjny w mieście. Co prawda bardzo się cieszyłem, że taki on wyszedł. No ale trzeba też się podejmować walki. Ciekawy jestem, ile jeszcze super szybkich skurwieli będziemy mieli tutaj na swojej drodze do pokonania. Dobra, tam mamy jakąś skrzynię kultu. To akurat dobra rzecz, żeby się nią zająć. Wspiąć się tutaj nie wespnę. Mamy te trójkąciki, oznaczenie jakieś tam, nie wiem, wsparcia, nie wsparcia. Trochę mi tutaj się Call of Duty przypomina, bo autentycznie tam też mieliśmy motyw. No, o, tutaj sobie ci wszyscy, ten cały, ta prywatna armia koni zostawiają sobie tutaj jakieś zasoby i ja te zasoby otwieram i je zdobywam. To wygląda tak, jakby kult sobie zostawiał tutaj po prostu, wiecie, supplies dla swoich przyjaciół, żeby lepiej mogli napierdalać biedną sagę w lesie. Karteczka, strona manuskryptu, łatwa do przegapienia. Ale zdobywam je ja i to ja z tego korzystam. Maszynopis, przepraszam, nie manuskrypt. Dobra, które to będzie? Już mi się otworzyło. Watery. Co takiego sprawiało, że Watery przez wszystkie te lata utrzymywało się na wodzie? 100 lat albo i więcej. Miejscowi znali odpowiedź. Hart ducha. Albo, jak to się mówi w języku ich fińskich przodków, Sisu. W tych czasach Sisu było potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Miasteczko marniało w oczach. Nigdy nie podniosło się po zamknięciu Tartaku. Rybołówstwo też przestawało się opłacać. Większość ludzi wyjechała szukać pracy w innych miastach. Zostali tylko najbardziej uparci i nieustępliwi. Okopali się, pasożyty w ciele śmiertelnego chorego pacjenta, Sisu. What the fuck? Byli ludzie, którzy usiłowali wskrzesić miasteczko. Bracia Koskela we dwójkę opóźnili nadejście ciemności dzięki swoim przedsięwzięciom. Coffee World było źródłem turystów, pieniędzy i pracy. Kawowa rozrywka dla ludzi w każdym wieku. Klub motocyklowy Rycerze Kalewali budował platformy na parady. Jego członkowie naprawiali pojazdy, pracowali lokalnie jako wolontariusze, ale to nie wystarczyło. Watery potrzebowało cudu. Koniec był coraz bliżej. Nadchodził wielkimi krokami. Dobra. No cóż, to taka bardziej... Powiedziałbym, że to taki bardziej opisowa strona maszynopisu. Środek, prawe dolne, na dole. Okej. Dobra. Powiem tak, kłódki, które działają na zasadzie Simon Says, są chyba moimi ulubionymi. Zmieści mi się to? Zmieści mi się. Amunicja do strzelby. Znalazłem kolejnego opętanego przy wieży radiowej. Wyglądało na to, że został zatłuczony na śmierć. Przy zwłokach leżało pudełko śniadaniowe i jakaś dziwna robótka ręczna. Pozbyłem się ciała, ale to już trzecie w tym miesiącu. Wszyscy miejcie oczy szeroko otwarte. Trzeba dorwać tego typa, pokazać mu, że z kultem drzewa nie ma żartów. Kurwa, przepraszam bardzo, ja myślałem, że to kult drzewa... Pierdolę, złe przyciski, że to kult drzewa to są raczej ci ludzie, którzy dokonują, wiecie, zatłuczenia kogoś na śmierć w tej okolicy, ale ewidentnie nie. Ktoś ich ludzi zatłukuje. O kogo kurwa chodzi dokładnie? Kto to może być?
A może ktoś nie związany z kultem, ale jak najbardziej związany z tymi wszystkimi pojebanymi rzeczami, które się tutaj dzieją. Dobra, lecimy przed siebie truchcikiem. Domek na naszym szlaku. Bezpieczny, niebezpieczny, nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że bezpieczny. Widzę tutaj jakieś znaczki. Wieża radiowa to nie jest. Szałas myśliwski. Dobra, możemy sobie odpalić tutaj save'a, widzę. Bardzo miło, bardzo dobrze. Jak to się robiło? Aha, no tak, enter, zapomniałem. Przepraszam, co to za krzyki? Proszę powiedzcie mi, że to są po prostu ludzie, którzy cieszą się kolejkami w Coffee Worldzie, a nie śmiertelne niebezpieczeństwo, które w tej chwili aktywnie morduje ludzi. 1, 2, 3, 4, 5. Kurwa, znowu mamy te znaczki. Przy tej zakładce poprzedniej też była tam jedynka jakaś zapisana. Dobra, szybki zapis, nadpiszemy sobie numer 1. 6 godzin w grze, 7 godzin w grze, lecimy. Pudełko na buty. Czy ja chcę coś schować? Myślę, że tego grzmota chcę sobie przenieść, bo on mi nie jest kompletnie potrzebny. Tego za to mogę sobie przenieść, dziabnąć tutaj. Dwie, bo... Nie, dobra, te... To są butelki z gazem, tak. Muszę tym rzucić, a potem jeszcze muszę w to strzelić. Nie mogę się doczekać, aż pierwszy raz się spróbuję tego podjąć i kompletną porażkę poniosę. Dobra, mamy kolejną tutaj kłódkę. Hej, jeśli wyjmujesz kuszę, po prostu odłóż ją z powrotem do skrytki. PS, zmieniłem kod dostępu, kazali mi. Zmienił kod dostępu, co? No dobra. Mamy 3 cyfry potrzebne tutaj, żeby odblokować sobie kuszę. To wyglądało jak miejsce na kolejną zagadkę, ale jednak nim nie jest. No pięknie to wygląda, co tam jest? Mamy... Kurwa, diabelski młyn tu mają? To zaawansowany ten Luna Park. Myślałem, że to taka bardziej pierdoleta. Mam jakaś boja czerwona ze światłem. Dobra, zmieniony kod do kuszy. Zdecydowanie mamy tutaj coś na rzeczy. Tylko, że skąd ja ten kod mam wziąć? Bo może... Liczba... O, to będzie kurwa to. Mówię, będzie 5... 2, 7. Ponieważ jest jedna strzała w piątce, czyli pierwsza cyfra i dalej jakby z tym samym schematem. 5, 2, 7, tak? Tak, dobra, otwieramy. FFF. Proszę, to musi być to. Moja inteligencja musi dzisiaj wygrać. Nie, to było 5, 2... Satysfakcjonujące jest ta sekunda niepewności, kiedy nie wiem, czy się otworzy, czy nie. Jeśli nie nosisz maski, to nie należy do ciebie. Chuj ci w dupę, kultysto, należy do mnie jak najbardziej. Teraz, ile zajmuje miejsca kusza w naszym ekwipunku? Bo bronię też muszę dobierać inteligentnie. Oraz jak bardzo użyteczna jest taka kusza? No i skąd wezmę te pociski? A nie, pociski będę znajdował wszędzie tam, gdzie są powbijane, co? Oczywiście, że tak. Kurwa, nie chciałem skrzyni. Jakim cudem ja ją sięgłem w ogóle? Dobra, tu mamy strzałę, tu mamy 3 kolejne strzały. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś sobie tutaj trenowali. Najlepsze jest to, że ta mapa mi to pięknie zaznacza. No dobra, ile miejsca zajmuje kusza? W cholerę. Tylko 2 i kurwa, tylko 4 strzały mogę mieć w staku? Jaja sobie ze mnie robicie? Jak w ogóle dobrą bronią jest kusza? Nie mam pojęcia. Pewnie jest pożyteczna pod tym kątem, że zapewne można sobie, wiecie, odzyskiwać pociski. Jeżeli oczywiście dobrze nam pójdzie strzelanie z niej. I strona manuskryptu. Maszynopisu, le! Dobra, Saga, co my tam mamy? Saga zaczynała rozumieć, dlaczego Casey tak bardzo nie lubił lasów. Te tutaj sprawiły, że człowiek czuł się niepewnie. Kurwa, mało powiedziane, za dużo kryjówek, niewyraźna karnawałowa muzyka, której dźwięk dobiegał z położonego naprzeciw parku rozrywki, wcale nie pomagała. Niepokoiły ją słowa Koskelów, z których wynikało, że mieszkała w Watery razem z Logan. Bycie częścią horroru to jedno, ale wciąganie w to jej córki przekraczało pewne granice. Coś przemknęło po ścieżce naprzeciwko niej, zbyt szybkie wydało się rozpoznać kształt. Saga dobyła broni, jej oczy przeczesywały las. Hałas nad głową, Saga obróciła się, żeby spojrzeć w jego kierunku. Jakiś człowiek miejscowy stał nad nią na krawędzi wzniesienia. Nie, nie człowiek. Potwór z siekierami w obu rękach krzyknął do niej. Sedon Łowiecki był do bani! Okej, intrygujące. Najgorsze jest to, że często odczytujemy strony, które dotyczą rzeczy, które nas już spotkały. A dobra, zostawmy sobie na razie te kusze, zobaczymy, jak to się dla nas skończy. Tam jeszcze widzę, mogę pójść w górę, ale stamtąd to ja myślę przyszedłem. Nie wiem, czy będzie tutaj cokolwiek sensownego dla mnie, więc lećmy w lewo. Czekajcie, bo ja kuszę mam w ogóle nie przypisaną do niczego, ani nie mam też za bardzo miejsca, żeby ją sensownie gdziekolwiek przypisać, ponieważ mam tutaj pod jedynką strzelbę oraz pistolet, dwie bronie, których za bardzo nie chcę się pozbywać, ale jeżeli chcemy się nią pobawić i jej spróbować, to wrzućmy to sobie na trójeczkę. 2 kliknięcia trójki, tak zajebiście łatwe, na pewno zapamiętam. Totalnie w moim stylu jest tworzenie sobie takich utrudnień, a potem kompletny brak jakiegokolwiek pojęcia, jak się tego jakby używa. 2 kliknięcia, tak. Czekam na moment, w którym ktoś będzie mnie aktywnie na... Kurwa mać. Zmarnowana bateria, to co tygryski lubią najbardziej. Dobra. Obszar piknikowy. Wiecie co, mam ochotę rozpierdolić tego typa, tak? Na dobry początek.
O! Wyciągaj kuszę! Bum! In one go! Dobra, muszę przyznać, kusza troszeczkę mnie do siebie przekonała w tej chwili. Oczywiście, jeżeli dane mi będzie tak dobrze nią trafiać w przyszłości. Halo? Kurwa, oni się rozpadają. Słyszę tylko takie... I nagle gościa kurwa nie ma. Zniknął, jakby był jakąś, nie wiem, atrakcją urodzinową. Jak takie konfetti, które można sobie wystrzelić. Dokładnie tak to brzmiało. Ale wiecie co, kusza ma trochę plusów, trochę minusów. Będę ją sobie na razie trzymał na takie, na zasadzie zapasu. Czy ta ścieżka w ogóle mnie poprowadzi przed siebie, czy ja wchodzę w jakieś alternatywne rzeczy? Kurwa. A nie, dobra, wieża radiowa. To wydaje się być takim trochę pobocznym miejscem, ale zawitajmy tutaj, zobaczymy co znajdziemy. Mamy światło. Nie wiem, to światło mnie uleczy chyba tylko do jakiegoś tam poziomu. Zegary z kukułką Teriego. Coś z radia, jakiś zapisek. Narzekacie też, że nie słucham radia i nie ogląda do końca tych reklam. Ale w mojej głowie masa ludzi oglądających te filmy siedzi i myśli sobie, kurwa, ale nuda, ja pierdolę, chodźmy do przodu, a nie oglądajmy reklamy w telewizji. Dlatego też je przewijam. Chcę wam wytłumaczyć troszeczkę moją jakby logikę tutaj. Co to było w ogóle? National z zegary z kukułką. It's artisan cuckoo clock designer Terry Feldman. Terry, how are we today? Hey there, Pat. Doing just fine. I'm a super big fan of the show. What a... No właśnie, no właśnie. Jakby słucham tego. O. A dobra, myślę, że to się dalej odtwarza, a to leci na tym radiu, które sobie leży tu gdzieś. And I hear you're selling these at the Sunday market. So make sure to say hello to Wendy Davis from our sponsor Davis Family Beef Jerky while you're there, all right? Terry, you... Zagadka. No dobra, tak jak mówiłem. Terry, nadal tutaj jestem? Przepraszam, co ja teraz słyszę? Jezu. Tak, tak, tak. Rymowanki, bardzo fajna rzecz. Nie dość, że transformują świat dookoła mnie, potencjalnie otwierając przejścia, to jeszcze dają mi charmsy. Co mamy tym razem tutaj? Trzy małe jelonki wybrały się przed siebie. Znalazły ładne miejsce, poczuły się jak w niebie. Jeden z małych jelonków nigdy nie wrócił do domu. Nigdy do domu nie wrócił. Dwa pozostałe na cały dzień zasmucił. O Jezus Maria, czy ja mam wszystkie lalki potrzebne do zrobienia tej zagadki? Strzelałbym, że tak, bo mam jelenia. Trzy małe jelonki wybrały się przed siebie, znalazły ładne miejsce, poczuły się jak w niebie. Jeden z małych nigdy do domu nie wrócił, dwa pozostałe na cały dzień zasmucił. Ja pierdolę, co to może być w tej chwili? Trzy małe jelonki... Kurwa, skomplikowane trochę, w sensie, jakie mam lalki? Wrona, bohater, wilk, jeleń, łoś. No mamy, mamy tego jelenia, tylko czy to oznacza, że muszę jelenia po prostu dać w jakieś konkretne miejsce? No, Saga tylko skomentowała to mówiąc... Nie, lalka łosia tutaj nie za bardzo mi się chyba przyda. Nie wiem, mam wrażenie, że czegoś może mi brakować. Może więcej tych jelonków powinienem mieć? Więcej niż jeden tylko? Kurwa, jeszcze mi się nawijają cały czas te napisy, które się pojawiają. Dobra, nie, nie. Tutaj mamy jelonka, nie jelonka. Nie mam zielonego pojęcia, co z tym zrobić. Trzy małe jelonki wybrały się przed siebie. Jeden z moich jelonków nigdy do domu nie wrócił. Dwa pozostałe na cały dzień zasmucił. No dobra, czyli w takim razie jeden, może znajdę kolejne figurki jelonków. Wtedy dwa bym umieścił w domu, a jednego w lesie na przykład, bo nigdy nie wrócił. A może na oko powinienem wrzucić jakiegoś jelenia, że oni tam, nie wiem, płaczą te jelonki? Jest też po prostu opcja, że nie mam wystarczającej ilości. Jelenia włożyłem? Jelenia włożyłem. No to jeleń wylądował już w takim razie na każdej opcji, jaka tutaj jest dostępna. Nie chcę tablicy. Dobra, leży tutaj jakaś figurka, gdzieś coś mogę podnieść tutaj w tych workach śmietnikowych, obchodząc dookoła, nie brakuje mi czegoś. Nie ma tutaj jeszcze dwóch kolejnych figurek jelenia, które można by tu poustawiać? Chyba nie! No ale wiecie, różnie było. Spotykaliśmy już wcześniej zagadki, które wymagały od nas małego sprogresowania i zdobycia większej ilości figurek, żeby coś tam w nich wyklikać, więc może podobnie będzie tutaj. Pod tą wieżą ma być jakiś skurwiel. Ja jestem... No nie powiedziałbym, że jestem w pełni na niego gotowy, ale powiedzmy, że wmawiam sobie, że jestem na niego gotowy. Tutaj gdzieś będzie pudełko śniadaniowe w ogóle, ewidentnie. Bierzemy sukę. Co w środku? Opuściłam swój karabin, stojąc na dachu samochodu, rozejrzałam się po pobojowisku. Zombie prawie wygrało, ale na szczęście byłam... Chodzący z kryjówek mieszkańców ujrzeli spustoszenie, udało się... Dobra, brzmi jak straszna pierdoła, w sensie taka trochę niezwiązana z tym, co się dzieje teraz, ale mamy niemało w tej chwili stron maszynopisu, więc być może uda mi się
coś w tej chwili sobie odblokować, zaupgrade'ować. Poproszę chętnie, ulepszenie broni 21. Kuszę oczywiście też mogę. Przytrzymaj, żeby naciągnąć, uzyskać większe obrażenia i płaską trajektorię, bardziej płaską. Wystrzeliwuję dwa bełty bez przeładowania. To może być całkiem niezłe, ale chuj wie, czy będę z niej w ogóle korzystał w grze. Tak jak z kuszy w Rezydencie, z której nie korzystałem w ogóle. I tkwiące we wrogach bełty będą przyciągały wystrzelone w pobliżu kule? What the fuck? To dopiero pojebana umiejętność, ale może do tego pistoletu coś bym teraz sobie zrobił. Przytrzymanie nie, ale trafić dwa razy w głowę, żeby ogłuszyć? Dobra, jolo, wezmę sobie to. Nie wiem, czy będę trafiał w głowę, ale jeżeli tak, to... Alan, twój opis tego upgrade'a wcale mnie nie upewnia w tym, że dokonałem dobrego wyboru, bo to brzmi jak sugestia, że od teraz jeden strzał to zawsze będzie za mało, ale jak pierdolniesz dwa razy, to będzie git. A raczej nie o to tutaj chodzi. No ale dobra, tutaj jakieś te gałęzie, nie gałęzie, no nie, nic tutaj za bardzo sensownego chyba nie znajdę. Mam jakieś takie wewnętrzne poczucie, że ta zagadka totalnie jest w tej chwili do rozwiązania. Szczególnie, że nie padł z ust Sagi żaden tekst w stylu, o, muszę tutaj wrócić kiedy indziej, czegoś mi brakuje. Więc może chodzi o po prostu lalka wrona, wilk, bohater, może wilk? Kurwa, może coś z tym wilkiem. Poczuły się jak w niebie, jeden nigdy nie wrócił, dwa jelonki na cały dzień zasmucił. To może jak dam jelenia tu... Kurwa, przecież chyba ustawiałem go na domku! Co za skam! Jest... O! Oho, coś tam zapierdala. Oczywiście, że jakieś stworzenie. Jestem prawie pewien, że ustawiłem tego jelenia na domku. Cholera jasna. O! Siema! Czy ty jesteś mroczny? Nie wiem, czy te wilki ostatecznie emanują mrokiem, czy nie. Powinienem go wypalić? Na pewno powinienem go zamordować. Tego jestem pewien. Kurwa, wilku. Tam jest w ogóle drugi. Wyżarł kolejnego. Skurwysyn mnie okrąża, czy mi się wydaje? Ale mam ciary teraz. Nawet jeżeli walczę tylko z jednym wilczkiem. Co? Dead? Dobra, zajebiście. No, widzicie. Normalny poziom trudności jednak wymaga wpakowania pewnej porcji pocisków przeciwnika. Ale tam mamy tamtego skurwiela. Bum! No dobra, to nie do końca go pokonało, a ja teraz nie mam pocisku. Raz, kurwa. Dwa. Ej! W dupę? I nie żyję, ha, ha, ha. Dobra, muszę przyznać, kusza jest bardzo fajną bronią, jeżeli mogę się w pełni przygotować na użycie jej. Bo jeżeli nie, no to będę miał problem. Ale co mamy tutaj? O, biedny jelonek, a w środku czarmsi. Tak, 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 Sago, dokładnie, tak też zrobimy. Dobra, zabrałem tą figurkę. One na szczęście leżą mi w kompletnie innym miejscu jak ekwipunku. A tu mamy czarmsa, zwiększa odporność na oszołomienie lub przerwanie. Okej, okay. Dobra, weźmy pistolet, przeładujmy. Troszeczkę mi pocisków zaczyna ubywać. I lecimy przed siebie, ponieważ odeszliśmy teraz w kompletnie innym kierunku. Na mapie mi się żadne dodatkowe itemy tu nie pokazały. Nawet, że nie. Dobra, wieża radiowa cyknięta. Nie będę w tej chwili poświęcał czasu na ustawianie sobie tych wszystkich, nie wiem, nowych lunchboxów na mojej tablicy dochodzeniowej, bo to bez sensu. Tutaj muszę bełta sobie jednego podnieść, ale w sumie też przeładuję kuszę. Najgorsze jest to, że muszę się zatrzymać, żeby ją przeładować. To jest upgrade, o który bym poprosił. Możliwość przeładowania kuszy w biegu. Ale z drugiej strony, wiecie, trzeba naciągnąć te cięciwe przepotężnie i dopiero wtedy można włożyć kolejnego bełta. Kusze nie do końca tak działają. Dobra, Saga, radzimy sobie jak na razie, radzimy sobie, lecimy przed siebie. Dwie duże baterie do latarki, zeskakujemy na dół. Prosto w objęcia pewnej śmierci? No, mam nadzieję, że nie, ale to zależy tylko ode mnie. Dobra, generalnie muszę iść ścieżką, ale można się tutaj trzymać tego trawska z prawej strony. Co sugeruje mi, że być może znajdę tutaj coś ciekawego. Chyba, że mnie zablokują jakieś kamienie. Zablokują mnie kamienie. Dobra! No to most! Może nie jebnie. Może te czerwone kolory. Piękno tego wszystkiego, co tutaj po prostu jarzy się. Kawałeczek za moim zasięgiem. A może jednak mogę? Nie. Coś tutaj się znajduje? Woda, nie woda. Nic tam ciekawego nie widzę. Cały czas szeleszczący strumyk, czy też wodospad jakoś tak za specjalnie mnie chyba nie uspokaja. Mam ciągle poczucie, że może ukrywać dźwięki przeciwników. Dobra, mogę iść w dwie strony. Tutaj chyba jest jakaś pierdoła, szczerze mówiąc. Tak, mamy stolik. Kolejna rymowanka być może? Maybe? Nie, mamy kamyczki, czyli lunchboxa w takim razie gdzieś tu znajdziemy. Proszę, proszę, jak tu bogato w ogóle.
lunchbox. Idę przed siebie, jestem obsypywany dobrem. Dobra, lunchboxie, ile dasz mi cudów? I co będzie tu napisane? Cześć, bohaterko. Wydaje mi się, że do tych skrytek trafiło kilka kartek z mojego prywatnego projektu fanowskiego, ale nie wiem do których. Niektóre z nich opublikowałam w sieci i zbierają niezłe recenzje, ale wolałabym, żebyś ich nie czytała. Chodzi o prywatność. Spokojnie, moja droga. Wnioskuję, że jest kobietą po jakby zaimkach w tej wypowiedzi. Wykorzystam je tylko i wyłącznie do upgrade'owania mojego pistoletu. Standardowy użytek pierwszych lepszych stron fanfika. Typowa klasyka. Nigdy nie zrobiłbym z tym niczego dziwnego. Dobra, mamy tam przejście. A czy tutaj się coś ciekawego nie znajduje? Jakiś może lunchboxik, figureczka, nic. Nie, dobra, pieprzone kamienie. I to cholerne wasze zachęcanie mnie, żebym eksplorował jak najwięcej. O, w ogóle to naprawdę wygląda mimo wszystko na całkiem zajebisty Luna Park. W sensie jasne jest schowany w mega mrocznym lesie, do którego raczej nie ma ochoty się wchodzić. Ale jak jest piękny, słoneczny dzień i wszystko dookoła widać, to mam wrażenie, że można by tutaj naprawdę się dobrze bawić. Szczególnie, że oni ultimatywnie ogromne ilości pieniędzy musieli na to wydać. Przecież ile kosztuje diabelski młyn? Nie wiem, moi drodzy. To jest zadanie dla was. Sprawdźcie w internecie, ile kosztuje diabelski młyn. A jeżeli będziecie mieli szczęście, to po wygooglowaniu znajdziecie dosłownie produkt na AliExpress. Tam takie pojebane rzeczy można znaleźć, jeżeli się wyszuka jakąkolwiek frazę. Maszyna do na przykład rentgenu, 20 tysięcy złotych, to, tamto. Wszystko kurwa na AliExpress jest. Nie wiem, jak mi to wyślą. Nawet przeogromne systemy zjeżdżalni z akwaparków da się kupić na AliExpress. Kosztują 200 tysięcy złotych, ale da się. Dobra, pudełko na buty. Znowu mamy chwilę bezpieczeństwa. Czy ja chcę? Nie, myślę, że tamte dwa talizmany mi całkiem mocno pasują. Racę tą sobie przeniosę. Kusza mi tak dużo zajebała miejsca w ekwipunku. Czy ja chcę więcej niż 4 bełty w tej chwili do niej? Coś czuję, że i tak... Nie, żadne wyrzuć. Chciałem to przytrzymać przycisk i zjechać myszką, a prawie wyjebałem. No, myślę, że taki zestaw moich zasobów w tej chwili będzie git. Zapis ręczny, zgodnie z waszymi ostrzeżeniami. No i co? Kolejna strona manuskryptu. Ta może dla odmiany powie, co mnie spotka zaraz. Mów mi. Mów do mnie. Zgrzyt skradał się po nocnym lesie, przerażający duch mroku. Bardziej wyczuwalny niż zauważalny, ciemność kipiała w jego czaszce, jak chmura burzowa wciśnięta w butelkę. Las był przepełniony tymi, których opętał, podążali za nim, kierowali przez niego. Jego armia ciemności, jedynym jego celem była pulsująca czarna dziura w głowie, rozsyłająca fale, które wprawiały jego podwładnych w dziki szał i napełniały ich jego determinacją, pstrykacz. Potrzebował go do urzeczywistnienia przerażającego zakończenia fabuły. Dzieło było już gotowe, pstrykacz przepchnąłby je przez ostateczną granicę. Jak detonator wyzwalający falę, która zalałaby rzeczywistość, był już tak blisko. Opętani bełkotali i ryczeli, szarpiąc się w niewidzialnych pętach. Przepełnieni żądzą krwi, zgrzyt spuścił ich ze smyczy. Rzucili się z gwałtowną radością w głąb mroku. Zgrzyt wyrwał z ziemi znak i machnął nim, jakby był lekki niczym powietrze. Przed nim zaczęła grać muzyka, wzywała go. Pora rozpocząć ostatni Deerfest. O kurwa. Aczkolwiek to się wydaje być stroną, która jest jakby przed wydarzeniami, w których obecnie bierzemy udział, tak więc nie jestem pewien, co mam o tym myśleć. Dobra, Flara pod czwórką jest. Nie wiem dlaczego, ale przeczytałem to i stwierdziłem, że zaraz się może wydarzyć coś straszliwie pojebanego, dlatego wolę być gotowy i sobie powtórzyć, pod którymi przyciskami miałem jakie rzeczy. Mam tutaj coś ciekawego. Lornetka dla odmiany od mojej latarki, albo za tym nic. Bejtuje mnie ta mapa. Zawsze jak myślę, że coś się gdzieś będzie znajdowało, to tego tam nie ma. Dobra, wbijamy do tego Luna Parku. Anyone here? Coffee World. Nope. To dopiero wygląda zajebiście creepy. Dobra, sklep. O. Or were they turned into Taken? I'll need to get the key to the trailer park myself. O. No dobra, tak. The key is kept in the gift shop safe. A to okej, okay, dobra, gift shop był tam w prawo. Tutaj możemy podejść do tego diabelskiego młynu. Tutaj mamy parę rzeczy, jakichś takich, nie wiem, zabaw dla dzieci, sprężynowych zwierzątek, które są w sumie zajebistą rozrywką zawsze, niezależnie od wszystkiego. Ale chodźmy na prawo, chodźmy na prawo. Kierujmy się znakami do tego całego gift shopu, żeby najpierw zdobyć ten klucz, bo nie wiem, czy pamiętacie, czy nie. Przybyliśmy tutaj po klucz do parku, do trailer parku, gdzie ma się znajdować nasza przyczepa. No bo w fabule książki coś jest o przyczepie. Oczywiście to jest kurwa zamknięte, więc musimy zdobyć klucz. O, zdobędziemy w końcu śrubokręt czy przecinaki. Oczywiście, że śrubokręcik. Pomazany znak przy wejściu, to, Wiktor, Jako, powalone drzewo, przepaliły się żarówki. Dobra, co mamy tutaj? Zdjąłem przednią płytę śrubokrętną, znalazłem w środku monetę? Steward?
Ajajaj. No dobra, ale to jest bardzo dobra informacja, bo nawet w ogóle bardzo dobra informacja, wiemy, że zdobędziemy śrubokręt. Bardziej pojebane, że to jest osobna sprawa, którą musimy zbadać w tej chwili. Dobra, na tropach sekty. A, okej, okay, dobra. Samo mi się dodało. Coffee World, Coffee widzę, World. Się pojawia jako nowa rzecz. The most caffeinated place on earth. And yet nobody is here to help me get that key. Klucz do osiedla. Osiedle przyczep. No, to lepiej brzmi po polsku niż trailer park. Dobra, to będzie na później. Ale to już na później nastąpi za jakieś 12 sekund, ponieważ tutaj mamy wejście do sklepu z pamiątkami. Dwie informacje o tym, gdzie się znajduje śrubokręt. Kurwa, na temat niektórych ważniejszych policyjnych spraw mieliśmy mniej poszlak niż na temat śrubokręta. Skrytki kultu, fabuła. Co mamy tutaj w fabule? Bo to akurat są rzeczy, które warto sobie cały czas na bieżąco wrzucać. Pstrykacz. Zgrzyt potrzebuje już tylko pstrykacza, by urzeczywistnić zakończenie. To jest trochę pojebane, że on już jakby jest jakieś 80% wszystkiego już zrobił, aczkolwiek potrzebuje tego jednego pstrykacza, tak jakby pozwoliło mu to zablokować po prostu jego zmiany rzeczywistości w prawdziwości. Wiecie, taki lock-in zrobić. Upewnić się, że się wydarzą. Out of order. Czemu wszystkie kible są we're sorry, the toilet, out of order? To przepraszam bardzo, jak mam się wysrać, kiedy akurat mnie porobi wasze żarcie ze strefy gastro, kiedy ledwo co przejechałem się na diabelskim młynie? Wytłumaczy mi to ktoś? Czym mam sobie wtedy pomóc? No ale dobra, to jest zamknięte. Coffee World jest wielkim miejscem, oczywiście. Tutaj mamy... Gdzie to dokładnie się znajduje? Jeszcze raz, moje cele. Zdobądź klucze, wejść do... klucz do przyczepy w sklepie z pamiątkami, poszukaj pstrykacza w lottery. Kurwa... Dobra, czy ja nie do końca sobie sprawdziłem, gdzie się znajduje ten cały ten? Bo tak zebrałem te rzeczy, ale nie skupiłem się na tym, żeby wywnioskować z tego w ogóle, gdzie się znajduje ten śrubokręt. Jeżeli wystarczająco się postarasz, nawet śrubokręt może być kluczem. Świetnie. Śrubokręt do otwarcia zamka przy perkolatorze. Perkolator może to nazwa atrakcji. No niewątpliwie to musi być nazwa atrakcji. Dobra. Wychodzimy i szukamy perkolatora. Jest tutaj jakaś mapa? Tutaj mamy co? Fresh pot. Aha, że kawa. Jesus. Dobra, gift shop. Na pewno musi być tutaj jakaś mapa tego miejsca. O proszę, perkolator. Gdzie on będzie się znajdował? The perkolator. Na samym pierdolonym końcu wszystkiego. Więc musimy przejść przez środeczek. No dobra. Czyli do przodu i trzymać się stosunkowo lewej, aż nie dojdę do jakiegoś takiego fan zone'u. Fair trade fan zone. I powinienem być tam, gdzie chcę być. Dobra. No to lecimy. Saga tutaj się zastanawia, czy... No mamy, kurwa, tutaj znak do perkolatora. Dobra. Powolnym krokiem może się będę tam kierował, ponieważ chuj wie, z której strony mi coś zaraz wyskoczy. Te pieprzone mapy są dosłownie na każdym kroku, ale perkolator sprawnie... Idziemy tak, jak przedtem sobie ustaliłem. No, Saga tutaj dywaguje, czy... opętani porwali pracowników tego miejsca, czy może pracownicy tego miejsca stali się opętanymi. Myślę, że w 90% przypadków wszyscy dookoła stają się opętanymi. Tak więc odpowiedź na to pytanie myślę, że już dobrze znamy. Dobra, dwie kolejne strzały do kuszy. Tutaj jeszcze więcej strzał do kuszy. Nie wiem po cholerę mi ich tyle tutaj niby jest, no ale dobra, jak już jedną mam, to spróbuję się nią posłużyć. Tak długo, jak będę miał okazję. Zaraz tutaj ktoś mnie napierdalać będzie chciał. No i mamy perkolator. A no tak, to pewnie jest... Wszystko tutaj pewnie odziedzicza nazwę... Jesus! Kurwa mać! Jezus Maria, dobra. Five Nights at Freddy's, dziękuję bardzo. Nie ma niczego w kiblu ukrytego? Aha, dobra, tutaj jest magnetofon przyczepiony z tyłu. Dobra, to jest, widzę, jakieś takie tyły, nie wiadomo czego. Nie wiem, co się tutaj znajduje. Kolejne zasoby, skrzynki. Nie wiem czemu, ale mam takie podejście. Kurwa, może nie będę tego w tej chwili otwierał, bo mam teraz dużo zasobów i kurwa, nigdzie niczego nie znajduję. I mam takie przemyślenie, że cholera, może raczej powinienem to robić, kiedy jestem biedny, bo wtedy gra zrespawnuje mi tam jakieś zasoby. Ale z drugiej strony potem, wiecie... Nie znajdę tego, nigdy tutaj więcej nie trafię i będę miał przesrane. No dobra, co my tutaj mamy w tym perkolatorze? O, kurwa, ten ma jakieś te! O chuj chodzi! Jebany boss! Co to ma znaczyć? Zaraz będzie we mnie rzucał. Oho, kolejni idą. Ała, kurwa, nie tak to miało wyglądać. Ty, on nie jest opętany. Ten jest za to opętany. Ej! O ty chuju jebany. Umieraj. Uniki?
Kurwa, zamiast robić uniki, to ja może się wyleczę, ja pierdolę! Dobra, nie, tym nie dam rady. Dobra, tabletki, chuj, tabletki mogę popchnąć w locie. To może być w tej chwili konieczne. Dobra, biegamy cały czas dookoła. Pistolet poproszę, przeładowanie amunicji. Ten jeden jebaniec tam u góry naprawdę chce mnie zamordować. Ten już w ogóle się chyba z powrotem zamienił w mrocznego. Nie! Dobra, czemu mele? Pojebało cię, Saga? Dobra, Jezus Maria, znowu muszę pierdolnąć sobie tabletki, bo będzie cienko. Czy ja chcę przeładowywać teraz kuszę? Nie, absolutnie. Ale ten rzuca we mnie... Jak to się nazywa? Sickle? Sierpami? Podupcyło was? Przepraszam, czy to jest ten, co... Nie umiem celować. Nie umiem kompletnie, kurwa, strzelać. Dobra, oberwał w głowę. Dalej chyba chce we mnie rzucać. Fabuła horroru? Tak, zdecydowanie fabuła horroru. Uff, ale oberwał, kurwa. Jeszcze raz. Zatrzyma się? Pozwoli mi wejść? Wesmę się do góry? Ależ ja tutaj skasztaniłem, prawie umarłem. Widzieliście obrażenia, jak już we mnie pierdolnęły? Straszliwe były. Ale to chyba ten, nie wiem, łom mnie walnął i ten ambitna próba walki na mele z tym jednym typem? Nie, przepraszam, to nie była ambitna próba walki. Po prostu nie nacisnąłem prawego, zanim kliknąłem lewy i tak się to skończyło. No dobra, okej, okay, żyjemy. Wolałbym mieć jedną broń pod jednym tutaj dingsem, bo ciągle klikam jedynkę, żeby się upewnić, że mam pistolet w dłoni, ten, który cały czas w dłoni noszę. I się zmieniam na shotguna, ale shotgun też się tutaj przydał, chyba mu trochę obrażeń zadał. Dobra, lecimy, tutaj jest wyjście, plecaczek, z tego gościa coś wypadło. Łatwiej by mi było znaleźć jego ciało, gdyby się, kurwa, nie dematerializowali później. A dobra, no, już nie wnikajmy w zasadę działania tych wszystkich opętanych. Jebany, ale naprawdę dziwi mnie to, że nie trzeba było go w ogóle odpętać. W sensie, gościu na kompletnej wyjebce. Ty, dobra, ile mnie to uleczy? Bo być może będę tego potrzebował. Na maksa mnie to uleczy. To mnie uleczy, tak, do 3/4. Dobra, lecimy. Pan Drippy tam ciągle pierdoli jakieś głupoty. Chcę sobie przyładować kuszę. O, oczywiście, że mamy tam jakiegoś delikwenta. Siema, nawet więcej! Ulala. O kurwa. Słaby punkt? Głowa? Głowa? Naprawdę, czasami mi, kurwa, trudno jest trafić, ale nie rozumiem dlaczego. Nie jestem aż taki zły w strzelaniu. Dobra, zaraz sobie tam, kurwa, ta kusza pod dwiema trójkami. Może jednak sobie przerzucę meda na dwie trójki, a zostawię kuszę na jednej trójce? Tyle tych bełtów mam, to chcę korzystać. Tam jeszcze jeden gościu był, widziałem przede mną. Oni mają taką tendencję w ogóle do, wiecie, chillowania bomby tutaj w okolicy. No, kurwa mać! Jaja se chyba robicie. Dobra, nauczka na przyszłość. Napierdalać tym raczej... A tak, headshot siad, ja jebie. O kurwa, kolejny? A ja przeładowuję kuszę! Naciągam kutasa! Dobra, jest git. Oddaj mi bełta. Nie wiem, gdzie jest tamten bełt, który wystrzeliłem, ale spoko, trochę ich mam. Coś czuję, że nie trafiłem w ogóle w przeciwnika, tylko leży gdzieś tutaj w pizdu. Widzę krew na ziemi, co jest jakby takim całkiem niezłym znakiem, że oni krwawią. Mam za to tylko 12 pocisków do pistoletu. No ale dobra, idziemy przed siebie. Wracamy z powrotem, żeby... O! Słyszę kolejnego. Kurwa. Zły pomysł. Dobra, on zaraz tutaj mi przyjdzie na spotkanie. Dobra, idziemy jemu na spotkanie w takim razie. Co jest, kurwa? Bum! No. Aha. Dobra, bardzo awkward interakcja. O, ho, ho! Dlaczego on nie był jakby podatny na światło? Co ja sobie robię? Tracę, kurwa, możliwości jakiegokolwiek działania. Zaraz skończy mi się kompletnie bateria do latarki. Czy ja muszę oświetlić przeciwnika, żeby go zabić? Czy może to jest sposób, żeby go osłabić? Tego nadal nie wiem. Czy ja, kurwa, poszedłem tam, gdzie chciałem pójść? Nie, poszedłem w kompletnie złe miejsce. Dobra, trochę spokoju, żeby stanąć sobie w świetle. Tutaj mamy gdzieś ewidentnie jeszcze skrytkę schowaną, co? Coś czuję, że tutaj dużo rzeczy może być pochowanych. Ta skrytka pewnie będzie tam w środku. Obstawiam, że mogę tam wejść. Ale dobra, przynajmniej pozbyłem się jeszcze jednego jebańca z okolicy. Pistolet, ty. No i nawet tutaj skrzyneczka mnie pobłogosławiła amunicją. Baterii niestety żadnych kolejnych nie ma w mojej skrzynce, w moim pudełku na buty. No ale cóż, jakoś sobie poradzimy, moi drodzy. Mamy sporo pocisków do strzelby. Co jest tutaj? Coś napisane tylko. Kurwa, myślałem, że to jakiś przedmiot. Dobra, otwieramy kłódkę za pomocą śrubokręta. Śrubokręt, boom. Jak to ma niby działać? Po prostu... A, dobra. Kłódka tak stara, że po prostu rozpierdala się, jak tylko się jakąkolwiek dźwignię zastosuje. Dobra, sejfik, co? Tylko jak mamy zdobyć, kurwa,
ten, szyfr do sejfu. Czy ja znowu będę tutaj lawirował 20 minut, żeby to rozkminić? Pewnie tu będzie instrukcja, o Jezus. Ilmo, jest sprawa. Znowu jakiś wściekły rodzic zostawił wiadomość głosową z pretensjami, że jego dzieciak dźgnął się w oku na naszym pamiątkowym półko. Kto właściwie wpadł na genialny pomysł sprzedaży dzieciom plastikowych noży w parku rozrywki o tematyce kawowej? A tak, to byłeś ty. Jeff, potrzebuje kolejnej łosiowej przysługi. Moka radził sobie świetnie, weterynarz stwierdził, że jest okazem zdrowia i nagle bum! Ponoć dostał zawału. Nie obwiniam cię, ale może po prostu miał wadliwą pompkę albo zerową tolerancję na środki pobudzające. Mówimy dzieciom, że Moka wybrał się na krótkie wakacje, ale potrzebuje jak najszybciej pomocy w utrzymaniu ciągłości atrakcji. Masz ich więcej? Z góry dzięki, Ilmo. Zajebiście. Ty no, byku. Zmarł nam jeleń! Mamy więcej? No, jest oczywiście. What would Ilmo use for a code? Dlaczego znowu zmieniłeś to cholerne hasło do sejfu? Wydawało mi się, że to czaty. Że to czaty, pośrednik, dostawca. Lookout, fixer, supplier. Czemu ty masz taką paranoję? A tutaj? Co jest napisane? Uspokój się, to akurat proste. Tropiciel, czaty, sprzątacz. Widzisz, żadna wielka filozofia. Tropiciel, czaty, sprzątacz. Niewątpliwie jest to nawiązanie do różnych rzeczy, które albo znajdują się tutaj. Tropiciel, czaty, sprzątacz. Co? No pewnie... Tutaj mamy! O! Tropiciel, czaty, sprzątacz? Tropiciel, czaty, sprzątacz. O Jezus Maria, dobra, tropiciel. Mamy tutaj gdzieś tropiciela w ogóle? Tutaj są kolejne informacje, zbierzmy to. O, faktycznie, dobra, różne ilości ziarenek kawy, co? No dobra, po kolei. Pamiętajcie o deklaracjach odpowiedzialności materialnej na wtorkowy dzień psich wizyt. Gratulujemy Tomasowi ukończenia pierwszego roku pracy w Coffee World. Jak zwykle z okazji tej rocznicy otrzymuje on w prezencie darmową torbę kawy. Perkolator jest niestety w naprawie, nie przejmuj się, tak naprawiam go tak szybko jak się da. No dobra, ewidentnie liczba ziaren oznacza cyfrę, którą można by wklepać. Bo nie ma tutaj jakby, nie wiem, powyżej 9 ziaren na kim. Opiekunka, ochrona, konserwator, operator, dozorca, spacery po parku, napoje, przekąski. No dobra, po kolei, bo otworzymy sobie jeszcze w tym odcinku na pewno ten safe, żebyście nie mówili, że za mało rzeczy się tutaj dzieje, więc po kolei, nie, moment, gdzie ja to mam podpiąć, co to jest w ogóle? Safe w sklepie jest zamknięty. Klucz do osiedla przyczep, raczej do tego to się podepnie? Tak. Kombinacja do safe'u. Może Saga to tutaj jakoś podsumuje sensownie. Dobra, naklejki, kurwa, myślałem, że to prawdziwe ziarna, no ale w sumie to wisi. Dobra, naklejki ziaren sugerują naklejki są obok. Tablica z listą pracowników. Na samym końcu ten zmieniony szyfr, który był tam opisany. Dzięki, Saga. To mi naprawdę pomogło. Ale kogo mogę sprofilować? Koskelów! O, na temat sejfu, to lecimy. What's the combination? People hate the puzzle, Zilmo. Why not just use keys? People love the puzzles, Jaku. Only very smart people can think up good puzzles. Just look around and you will find the answer. Dedicated staff will be rewarded. The combination to the safe is somewhere in the gift shop. Dzięki, Saga, dzięki. Bez twoich niezwykle wnikliwych umiejętności i analizowania wewnętrznej, kurwa, psychiki ludzi, w życiu bym tego nie rozwiązał. Coś tutaj się jeszcze znajduje. Strona manuskryptu oraz zasoby. Co dostanę? Baterie! O, dostałem baterię, proszę. Zgodnie z prośbą. Strona manuskryptu też jeszcze. Taka ważna, nieważna, nie jestem pewien. A, przeczytamy sobie za chwilę. Dobra, jeszcze raz, bo muszę sobie zapamiętać, jak oni tutaj nazwali te jakby role. Tropiciel, czaty, sprzątacz. Tracker, lookout, cleaner. Tropiciel, czaty, sprzątacz. Tropiciel, czaty, sprzątacz. Nie jest to bezpośrednie. Tropiciel, czaty, sprzątacz. Dobra, tropiciel. Wydaje mi się, że to będzie w takim razie spacery po parku, to chyba musi być tropiciel. Nie, tutaj lost and found, rzeczy znalezione, okej, okay, czyli będzie tropiciel, czaty, sprzątacz. Myślę, że czaty to będzie ten, czyli security, no bo on czatuje. W takim razie będzie 147, bo to jest konserwator. 147, no chyba tak, napoje przekąski, dozorca. A może ten będzie na czatach? Dozorca? No w sumie dozorca, ale janitor mi się bardziej kojarzy z takim sprzątaczem. No to może inaczej. Tropiciel, czaty, sprzątacz. Czyli w takim razie 1, 6, 7? Powinno być ok. Tego to pewnie zabiłem przed chwilą w tym całym filiżankowym rajdzie. No dobra, 1, 6, 7. Spróbujmy 1, 6, 7. Mam nadzieję, że to będzie to. Jak nie, to muszę po prostu inne osoby wybrać. Dobra, dajcie mi to hasło. 1, 6, 7? Nie. To co tam jeszcze było? Kurwa, nie pamiętam. Dobra.
Uspokój się, to akurat proste. Aha, ja myślałem, że to było. Kto cię skrzywdził? Dlaczego jesteś? Czemu masz taką paranoję? Uspokój się, proste. Tropiciel czaty sprzątacz. Czyli zostało zmienione to w takim razie. Dobra, tropiciel czaty sprzątacz. Jakby musieli tutaj super śmiesznych nazw używać. W sumie zapisują praktycznie kod do sejfu na karteczce, która na nim leży. No więc ewidentnie to będzie 1. No to w takim razie 1-4-7 to musi chyba być. Inaczej tego nie widzę. 1-4-7. Let's go! Ewidentnie są to trzy cyfry. Klik. 1-4-7? Kurwa, też źle! Ja pierdolę, ile tych kombinacji tutaj muszę jeszcze rozkminić. Bo on myślał, że to jest tak. Dlaczego zmieniłeś password, a on potem dopisał, uspokój się, jest tak. Tracker Lookout Cleaner. Tracker Lookout Cleaner. Dobra, do trzech razy sztuka, naprawdę. A jak nie, to będę zaraz pauzował. Cleaner. No cleaner to moim zdaniem tracker. No wydaje mi się, że Lost and Found to ona musi być trackerem. No chyba, że to będzie spacery po parku, tropiciel, nie? No ale raczej w tropieniu chodzi o to, że jakby tropi się to, co się zgubiło. Albo ktoś się zgubił, coś się zgubił, rzeczy znalezione. Więc myślę, że to będzie jedynka. Teraz czaty. No to spróbowałem tego i spróbowałem... A nie, moment. Moment, moment, ponieważ tutaj konserwator i dozorca, maintenance, caregiver, opiekunka, sprzątacz. Kto będzie sprzątaczem tak naprawdę? Napoje i przekąski. Może ona będzie sprzątaczem? Chuj wie. Bo tutaj janitor i maintenance. Kurwa mać. Dobra, wiecie co? Sam se to rozkwinie, zaraz. Dobra, okej. Okay. Ostatecznie stawiam na wersję 1, tropiciel. 4, czyli ochrona, no bo tam czujka, czy tam czaty i sprzątacz maintenance. Chociaż dla mnie sprzątaczem bardziej jest janitor, ale nie, to nie jest dozorca, tylko właśnie taki sprzątacz, ale dobra. 1, 4, 6. Mam nadzieję, że w toku tego całego deszyfrowania sejfu nie pierdolnąłem się 4 razy w ilości tych wszystkich naklejek. 1, 4, 6. Jo, dobra, let's go. Nie powinienem się aż tak bardzo jarać z mojego sukcesu, ponieważ nie był on zbyt trudny do osiągnięcia. Tak, zajebiście. To jest absolutnie prościutkie zadanie. Nie może się wręcz nie udać. Ja odwijam troszeczkę w drugą stronę do wyjścia z parku, ponieważ tutaj mam miejsce do zapisania gry. Wam, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Dzisiaj mieliśmy trochę więcej strachu, trochę więcej akcji, ale coś czuję, że jak dojdziemy do tej przyczepy, to dowiemy się czegoś, co może nam troszeczkę rozjebać czachę. Tak więc dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, łapa w górę. Ja będę uciekał. Trzymajcie się. Pa, pa!